Patrycja, w nowym roku postanowiliśmy trochę więcej informacji dać osobom, które oglądają nasze filmy na Facebook. Czy za niedługo startujesz, to już każdy wie, ale powiedz nam, gdzie startujesz, a jakie są twoje cele na te pierwsze zawody? Tak, rzeczywiście niedługo, to już jest bardzo niedługo, to jest półtorej tygodnia i to są zawody polskie w Opolu. Cele. Co mogę powiedzieć o celach? To jest tylko dla mnie zmiana troszeczkę mojego planu treningowego i wprowadzenie czegoś nowego, może troszeczkę tej adrenaliny sportowej. Konkretnych celów jako wyników nie stawiamy sobie z trenerem żadnych, bo dopiero niedawno zaczęłam wchodzić w trening szybkościowy nawet, więc tych treningów szybkościowych, który tak naprawdę jest podstawą dla naszego sportu, było mało, więc zbyt dużo od siebie oczekiwać nie mogę. Jedynie co, to poczuć troszeczkę może tej właśnie takiej adrenaliny sportowej. A jak teraz patrzysz na wyniki w trening, jak się te wyniki mają do to, co powiedzmy był przed kontuzją? No ciężko jest to porównać, bo powiem, nawet gdybym bardzo chciała, to ta noga nie jest taka sama, jaka była przed upadkiem. Dużo rzeczy technicznych zostało zmienionych, ale dużo jest jeszcze rzeczy do poprawienia, szczególnie właśnie w tym momencie, kiedy wchodzi szybkość. Więc troszeczkę jednak moje przyzwyczajenia i moje nawyki wracają, nad czym muszę mocno panować i kontrolować to, aby jednak jeździć w sposób taki, który będzie mi ułatwiał jednak tą szybszą jazdę. Natomiast dużo rzeczy poszło do przodu, na dużo rzeczy jeszcze liczę, że pójdzie do przodu, ponieważ ta noga nie jest jeszcze, jakby to powiedzieć, nie ma takiej siły, jak miała wcześniej. Mhm. Więc czekam jeszcze na te momenty, kiedy trening siłowy sprawi to, że ta siła moja wróci. Jak rozmawiamy o tym, to wiele zawodników, którzy mieli takie kontuzje jak ty, to potem czują pewne strach, jak znowu startują. Jak jest to u ciebie? Nie myślę o tym. Być może jeszcze nie weszłam w taką fazę tego, żeby w ogóle bać się czegokolwiek. Moje prędkości uzyskiwane na treningach nie są jeszcze, wydaje mi się, na tyle wysokie, żeby się ich bać. Mimo wszystko to są rundy, które może niektórzy, którzy trenują cały czas, chcieliby je osiągać. Natomiast to nie jest jeszcze coś, czego ja mogłabym się bać. Natomiast to też wchodzi w to sprawa techniczna. Jeżeli ja poprawiam przynajmniej troszeczkę swoją technikę, czuję się pewniej na lodzie, pewniej na wirażu, więc tego strachu jest mniej. No to bardzo fajne. Trzymamy kciuki, widzimy ciebie w Opole. Dziękuję. Patrycja Maliszewska.